Was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. W naszym prawnikowym domu znowu małe zmiany. Dołączyła do nas... O, tutaj dama zmienia strój. Dołączyła do nas nowa osoba. Zaraz wam ją przedstawię, tylko przebiorę Damiana. Sobie go ubrać. A może trochę tak na luzie dzisiaj? Dobra, to dobra. Dołączyła do nas nowa osoba, a mianowicie jest to... Już wam pokazuję, tutaj niżej muszę zejść. O Jezu, zawsze coś cisnę. Jest to Simka Anna. Tak, po prostu nazwisko genialne do imienia, po prostu perfekt. Czemu ja włażę w jakieś ściany? O, teraz jest dobrze. Więc mamy tutaj Annę Nanana. I Anna Nanana jest tak jakby zatrudniona przez Damiana jako taka opiekunka do dziecka i trochę też gosposia, chociaż mamy lokaja, ale wiecie, jak będzie coś trzeba zrobić, to ona też się tym zajmie. W sumie tak myślę, że lokaja to chyba zwolnimy w takim układzie i zostaniemy tylko z Anną. No po co nam lokaj, skoro ona może się wszystkim zajmować, nie? Ten lokaj i tak się baguje i nic nie robi. Także tak. To jest jej pierwszy dzień, więc Damian jeszcze jej nie zostawia samej, bo chce ją po prostu poznać i zobaczyć, jak sobie radzi, i z dzieckiem, i ze wszystkim, wiecie, o co chodzi, nie? O, idzie ją właśnie uściskać przyjaźnie. Ona nawet chce się z nim zaprzyjaźnić, także wiecie. Zaraz tutaj ten... dzień dobry, pani Aniu. Może pani wstanie, tak się z nami przywita najpierw, a nie tak od razu do talerza. Damian stwierdził, że też jednak zje. Przyłączy się. Ma jakieś relacje ze sobą? Chyba nie bardzo. No, trochę coś tam jest. Z tymi psami by się przydało poprawić. I zaprzyjaźnić z Dianą. No to zobaczymy. Damian potrzebował pomocy, bo wiecie, on pracuje ciężko. A nie chce ciągle wynajmować jakiejś tam byle jakiej niani przypadkowej. Więc sobie zatrudnił kogoś na stałe. Kogoś, kto będzie tutaj mieszkał i będzie miał wszystko pod kontrolą. Hieronim. My tu nie robimy żadnej imprezy, jakby się zauważył. Weź go, wymów. Wymów go, Damian. Ania się wszystkim zajmie. W końcu po to ją mamy. I chyba więcej ogarnie niż ten lokaj. Tak mi się daje. Troszkę odmłodziłam Damiana. O, dziecko płacze. Ania może do niej iść. Co się dzieje? Co się dzieje? Głodny? Głodna znaczy się? Weź Dianę, możesz ją objąć, możesz się z nią pobawić, możesz jej zmienić pieluchy. I daj jej jeszcze jeść. To jest lodówka. I nakarmi ją. A ty proszę cię, wymów pracę Hieronimowi. Czy on się zbagował? Czy już idzie sobie? Bo nie wiem. Nie, on się chyba zbagował. No zobaczcie na niego. Tak, już nie masz miejsca, bo zobacz, ile żeś nagotował. Wymów! 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 Idź sobie, nie chcę ciebie! Patrzcie na nią, jak śmiesznie trzeba łapkę. No i patrzcie na niego, no. Jezus, jak ten pies hier. No, Hieronim. Czekaj, może przez telefon mogę zrezygnować? To jakaś masakra jest. O. Nie mogę. No to słabo. Gdzie to zrobimy? Może zresetujemy tego lokaja. Chcesz, żebyś sobie poszedł, please, ziom. O, widzicie, zresetował się. Nie, po prostu nie. Co? Dlaczego? Nie.
najstarszy. O nie. Co? Że nie będziesz płakał? No już myślałam. Demon jest twardy. Demon jest twardy jak nic. No dobra, no. Niestety musieliśmy pożegnać Moluska. No, tak nagle. W ogóle się tego nie spodziewałam. Chyba nie uda nam się wymówić pracy temu lokajowi. On się chyba zbagował. O nie, jest. No, no. Balbina przyszła? Patrzcie. O. I co, Balbina? Nie chcę cię tu. Bywaj, to był zaszczyt móc służyć twojemu domowi. Dobra, ogarnięte. Dana w końcu może zjeść na spokojnie. Nakarmiłaś to dziecko? Nakarmiłaś. A ten lokaj się zdecydowanie zbagował. No patrzcie na niego. Dobra. Nara. Tak się to robi, kochani, tak to się robi. Proszę cię, weź, włóż ją do kolica. Balbina, co się tak dobijasz? Dobra, weź ją powitaj, bo może przyszła pogadać o Anieli. Albo przyszła zobaczyć swoją wnuczkę, nie wiem. Tak, weź, o, weź to wyczyść. Wyczyść kibel. Wyrzuć. Mieliśmy gdzieś tu telefon? Czekaj, powitałeś Balbinę? Co z nią porozmawiaj teraz. A, rozmawiaj. Porozmawiajcie o Anieli, może Balbina przyszła właśnie powiedzieć coś o tym. Nie wiadomo, co ją do nas sprowadza. Tylko dam jeszcze Annie tutaj zadania do wykonania. Popatrzcie, jaki mamy syf w domu. O, tutaj miseczka pusta. Dobra, bo jeśli już kolejka i tak skończyła, to poczekam, aż to zrobi. Co tam, Balbina? Tak, Balbina pewnie wypomina Damianowi, że nie dopilnował Anieli, że mieszkała z nim i co? I co zrobił? Nic nie zrobił. Dobra, Balbina, idź sobie. Bo Damian chce spać. Idź sobie i nie przychodź tu więcej z takimi głupotami. Och, teraz nie trafię w to łóżko, bo położyłam tą... Proszę, co ty tam... Co ci tam przeszkadzało? Nie mam pojęcia. Ty butelki wyrzucić nie może chyba, nie wiem. Odbierz telefon, znowu do ciebie dzwoni, dobra. Tak, Ania tutaj posprząta. Mamy tutaj telefon zwykły czy nie? Bo już sama nie wiem. Powinien być. Tu jest jakiś alarm. Tak, poszukiwania telefonu. Chyba nie mamy jednak. No to wygląda. No to co, kupimy coś. Żeby Anna mogła zadzwonić po zakupy, bo ona jeszcze nie ma komórki. Tak. O, jest zawsze coś kisny, no. Dobra, telefon wstawiony. Zadzwoń po dostawę. Bo lokaj nam wszystko wy... No to wiesz, gdzie masz łóżko.
wiesz, gdzie masz łóżko na mianie? Masz łóżko, tylko kurde bele. Ach. No, z tymi kodami wszystkimi. Troszkę muszę dać to niżej, żeby widzieć. No właśnie, żeby mogła pięknie się. Idź spać i nie marudź, okej? A my wracamy do Anny, bo Anna ma dużo pracy. Gdzie ty z tym leziesz, powiedz mi? Czy my nie mamy kosza? Boże, my chyba nie mamy kosza w kuchni. No nie! Ciągle coś, moi drodzy, ciągle. Wygląda na to, że naprawdę go nie ma. Tu jest zmywarka. A o koszu to nikt już nie pomyślał, Jezus Maria. Niby taki fajny dom, a jednak troszkę niedopracowany. To zmywarka, nie? Tak, dishwasher. To jest śmietnik pewno. No. No tak dziwnie to będzie wyglądało. Nie pasuje tu. To może będziemy taki zwykły? Taki zwykły śmietnik. Gdzie to postawić teraz, nie? Masakra. Oj, my gosh. No gdzieś tutaj postawimy, bo przecież nie ma gdzie. Mam nadzieję, że się dostaną do tego, jak będzie tak stał. Zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj też tą miskę sprzątnij. No to trzeba oddać na makulaturę. Tutaj jeszcze jest jedzonko. Tutaj też jest jedzonko. To chyba będzie wszystko. Przydałoby się, żebyś w ogródku jeszcze popracowała, ale... Ale widzę, że nie trzeba. Dobra, pilnuj wszystkie. Wiem, że pada, ale... Trudno. Trzeba się tym zająć. Tak, sklep spożywczy. Mówimy sobie jedzonko. Coś mało pojemna ta lodówka nasza. Chyba będzie trzeba ją też wymienić, kurczę. Ty już masz pracę. Po co ci druga praca? Mało masz roboty w domu? Naprawdę. O, przyjechała dostawa już, to czekaj z tą pielęgnacją. Wysiada pan? Czekaj! Mówię, czekaj to czekaj, zobacz. Zostaw, ona nie umrze przez chwilę. Dokąd ty idziesz? Odbierz przesyłkę. Dziękuję bardzo. Akurat deszcz przestał padać. Co się dzieje z tą małą, że ona chce do niej lecieć tak pilnie? Pewnie chce jej dać butelkę. To chodź jej dać jeść jeszcze. Co to jakieś piesy nam wyżera jedzenie? Spoko. Twoje to? Czy to jest twoje, ziomek? Dobra, nie będę żałować mu jedzenia. No i co, nie popracujesz dzisiaj w ogrodzie, bo już się zrobiło ciemno. I tak
taka to robota. Już smarujemy do końca. Posprzątaj tą pieluchę, bo chyba nam ten przewijak nie działa dobrze. Bo za mały ten pokój, będę musiała go jeszcze przerobić, wywalę to na razie. Kurczę, troszkę jednak ciasny ten dom. Co tam krzyczysz? Co tam krzyczysz? Dziecko pojedzone, zadowolone, więc jest dobrze. Damy sobie już śpiocha. O, i nasz czas też tutaj właśnie się kończy. Tak. Jeszcze tylko ogarniemy Anię. Co się stało? Czemu płaczesz? Co? Przecież dostałaś, Amo. Nie chcę leżeć, nie. Co się dzieje? Już? Aha, pielucha. Posprzątaj i możesz się już ogarnąć sama. Będziesz na razie mieszkała w pokoju Anieli, bo nie mamy lepszego miejsca dla ciebie na chwilę obecną. A możesz też dać właśnie jeść, pandzi. I iść spać. Tak właśnie. Co ty byś chciał? Damy? Nic mu nie jest. No i kurde, i wstał mi, no. Coś ty narobił, Demon. Coś ty narobił. Dobra, idź sobie w takim razie pod prysznic. Dostaniesz się tam, bo jeszcze... Dostanie się, dobra. No dobra, moi drodzy. Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze odetchaj ten kibel. Chyba będziemy kończyć, bo już wieczór. Dzień nam zleciał. Dołączyła do nas Anna i mam nadzieję, że będzie dzięki temu troszkę ciekawiej. Wiadomo, Damian zacznie niedługo pracę z powrotem, więc ktoś się dzieckiem zająć musi. I ogarnie nam także, on już nie ma żony. Także przyda mu się taka kobieca ręka w domu. I do córki, i do gotowania, i do wszystkiego. Także zobaczymy, jak się to sprawdzi przyszłości najbliższej. No i póki co Damian raczej się nie wybiera na poszukiwania Anieli, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że policja sama sobie poradzi z tym. Także tak. Na dzisiaj to było tyle i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!